Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Jako, że przegapiłem ekspedycję Lewiatan i nie posiadam żywej fregaty w swojej flocie, uznałem, że najwyższa pora to zmienić. Także, co potrzebujemy, żeby takową zdobyć? Potrzebny nam będzie antena snów. Odbiornik i wzmacniacz sygnału dostrojony do długości fali uśpionego umysłu. To każdy kolor naraz, dzielący okoliczne światło na migotczącą tęczę. Uwaga, korzystanie z anteny w głębinach kosmosu może przyciągnąć kosmiczną megafaunę. Teraz pytanie, jak ją zdobyć? Niestety będziecie potrzebowali do tego troszeczkę szczęścia. Nie mamy na to specjalnego wpływu, ponieważ otrzymamy ją z misji naszej floty, naszych fregat. Żeby posiadać fregaty, oczywiście musicie mieć frachtowiec. Jeżeli takiego nie macie, zapraszam na jeden z moich filmów, gdzie pokazuję, jak zdobyć Imperiala Eskę, jeden z lepszych frachtowców na tą chwilę w grze. Kiedy już mamy frachtowiec, kiedy mamy flotę, musimy pogadać z naszym nawigatorem. Każdego dnia planuje dla nas nowe ekspedycje. I teraz tak, no, są ich różne stopnie trudności. Polecam mimo wszystko wziąć tą najtrudniejszą. Dlaczego? Im dłuższa misja, tym większa szansa na to, że zdobędziecie tą technologię. No, ja akurat już jestem po ekspedycjach, także dzisiaj nie wyślę. Ale jeżeli bym szukał, wybrałbym właśnie tą trzygwiazdkową. Jeżeli by była, wziąłbym cztero- lub pięciogwiazdkową. No ale w tej chwili najwyższa to jest trójka, więc wybrałbym trójkę. Okej, załóżmy, że udało się w końcu zdobyć antenę snów. Co musimy zrobić? Wypadałoby ją wyprodukować. I słów kilka było o głębinach kosmosu, także się nie udamy. Sobie urpnijmy gdzieś. No dobra, dobra. Wszechświat. Mam nadzieję, że zadziała. Ukryto anomalię. Podlećmy bliżej. Kolosalna, wspaniała istota dryfuje obok mojego statku, jakby płynął z próżni kosmosu. Wokół niej połyskuje mgiełka kosmicznego pyłu. Nie przypomina niczego, co kiedykolwiek zdarzyło mi się zobaczyć. Podróżników, w nieskończoności losów nasze ścieżki zbiegły się. W obecności tego starożytnego stworzenia odczuwam spokój i harmonię. Wszystko to wydaje się dziwnie znajome, jak gdyby to nie było nasze pierwsze spotkanie. Jesteśmy niczym osnowa i wątek spleceni w kosmiczny gobelin. Cieszę się, że jesteśmy razem. Zapytaj o gobelin. Czemu gobelin? Wiele razy widziałem twój los spleciony z moim. Czy powinienem ponownie dołączyć do twojej floty frachtowców? Chodź, śnijmy razem. Kim jesteś w tym życiu? Śnijcie razem, nie?
przypominający wieloryba stwór otwiera gardło, pochłania mnie dźwięczna kołysanka zalewająca moją świadomość falami euforii. Głos stworzenia oddala się, gdy w moim umyśle pojawiają się dziwne wizje. Rozglądanie się, poczuj i przesuń. Za dużo mi to nie wyjaśnia. Weźmy poczuj. Płynę z nieważkimi kończynami przez ocean gwiazd. Jakiś układ ciał niebieskich nabiera ostrości. Trzy światy zapraszają mnie bliżej, ale wiem, że mój czas tutaj mija. Mogę dotrzeć tylko do jednej planety. Mocno ściskam kończyny i nurkuję w kierunku. Tętniąca życiem metropolia. Góry z żyłami Indu. Weźmy oczywiście ekosystem z megafauną, jako że no na to robimy teraz misję. Rozumiem, podróżniku. Zaczynam cię dostrzegać wyraźniej. Pokaż mi więcej. Kołysanka stworzenia ciągnie mnie dalej. Moje ciało jest jego ciałem. Połączeni płyniemy przez sen. Stoję na odsłoniętej powierzchni spalonej od gorąca pustyni. Nade mną kłębią się siarkowe chmury. Niebo dudni, a mój skafander ostrzega. Zbliża się burza ognia. Poczekaj, uzupełnij paliwo. Zbierz kryształy burzy. Opuść ten wrogi świat. No, zbierzmy kryształy. Stwór moduluje swoją pieśń zgodnie z moim wyborem. Choć to jak kształtuje wizję, wyczuwam, że Oulanskyf Zotrzy, dobra, będę go nazywał Zotrzy po prostu. Odnajduje w ten sposób swoje miejsce w naszym partnerstwie. Obrazy ulegają zmianie. Znajduję się na mostku mojego statku głównego. Ryczą alarmy. Poziom mocy jest krytyczny. Wszystkie systemy zawodzą. Zespół inżynierów potrzebuje czasu na naprawę, ale oportunistyczni piraci mogą w każdej chwili uderzyć w narażony frachtowiec. Oszczędzaj energię. Przekieruj moc do hipernapędu. Wezwij pomoc. Ciekawe, co oznacza ślad. Przekierujmy moc do hipernapędu. Pieśń stworzenia przeobraża się w język. Odkrywam, że znam wszystkie główne języki obcych. Czas płynie niekonwencjonalnie, a ja spędzam satysfakcjonujący dzień na nauce i poznawaniu zwyczajów rasy. Podejrzewam, że kształtujemy w tej chwili tą fregatę. Tu weźmy Wykenów jako, że są teoretycznie wojownikami, nie? Zobaczymy, czy dobrze kombinuję, że jeżeli wezmę Wykenów, to będzie to fregata bojowa. Wizje ciemnieją i nasilają się. Przekradam się przez opuszczony frachtowiec. Groteskowe woreczki po jajach zwisają z sufitu, sącząc się i drżąc. Woreczków jest wiele, a ja nie mam wsparcia. Pobierz woreczek do badań, strzel do woreczków. Opuść to miejsce. No wiem, to są te robale na porzuconych frachtowcach, tylko... A strzelmy, co tam? Sygnał SOS prowadzi mnie do odległego sektora kosmosu. Odkrywam dryfującego pilota ze zniszczonym statkiem i suchym bakiem. Kiedy się zbliżam, jego oprawca ucieka z miejsca zdarzenia. Pozyskaj świeży tryt, przechwyć paliwo oprawcy, podaruj pilotowi zapasowe paliwo. Pomożemy mu. Przebywam w nieznanej galaktyce pośród nieznanych gwiazd. Nagle słyszę groźbę. Oddaj swój ładunek albo zgiń. Wrogi statek jest dobrze uzbrojony, a jego wyposażenie lepsze od mojego. To byłaby ciężka walka. No jako, że studiowaliśmy Wykenów i idziemy w statek bojowy, no to strzelamy, nie? Piosenka zaczyna cichnąć. Patrzę na horyzont zapierającej dech w piersiach planety.
Egzotyczne stada pasą się spokojnie na pachnącej trawie. Rozległe podziemne jaskinie przepełnione są ogromnym bogactwem. Mogę tu zostać albo zostawić ten świat w nienaruszonym stanie. No, odkryjmy każdy gatunek chyba. Nie jest to jakaś specjalna, nie? Ingerencja chyba. Sen się cofa, powraca rzeczywistość. Staw czoła rzeczywistości. Już cię widzę. Widzę siłą, jakiej potrzebuje ode mnie twoja flota. Jestem gotów do rozpoczęcia naszej współpracy. Przyłącz do floty fregat. Plus 4 walka, plus 15 walka, czyli tak jak myślałem, tylko kurde, że klasa C, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Niech się ekspi. To było dziwne. Ciekawe, czy mam też wpływ na... wysokość klasy. Bo rozumiem, że właśnie... Niekoniecznie. Bo rozumiem, że właśnie wybieraliśmy jakby... jej skille w tej chwili, tak? Ciekawe, czy można też zadecydować, jaką klasę będzie miała. Dziumnijmy sobie na nasz fraktowiec i zobaczmy, czy mamy ją we flocie. Ja się kurwa kiedyś o niego rozbiję, no jak babcie laczkiem. No mamy, co prawda, najgorszy statek w moim zespole, nazwijmy to. Ej, czemu znik? Pokaż się. O. No ale mamy pierwszą żywą fregatę. Co ja tu mu mogę dać? O, można się teleportować na pokłady. Tego chyba wcześniej nie było. Dobra, jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czym tą fregatę karmić. No dobrze, ale to w następnym filmie, jak się dowiem na jej temat coś więcej. Dzięki śliczne za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie.